jesteście tam? No na pewno jesteście. Kochani, pamiętajcie, jeśli ktoś poczuje się gorzej, no to wcale nie oznacza, że został zarażony koronawirusem. No, przyczyny gorszego samopoczucia mogą być różne. O, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy mamy skłonności do przeziębień i grypy. W przypadku grypowych objawów najrozsądniej po prostu zostać 2 albo 3 dni w domu. No, gdy nie będzie poprawy, wtedy można zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu. No, jeśli jednak stan zdrowia się pogarsza i pojawiają się niepokojące objawy, na przykład duszności, no to należy zgłosić się do szpitala. A ja wracam do domu. Lubicie miód? Ja bardzo lubię. Lubię go z pieczywem i w herbatce. Tak. Miód powstaje w niesamowitej fabryce, w której działają najbardziej pracowite owady, czyli pszczoły. Tak, pszczółki. Bzyp, 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 bzyp. Ale Rozmaryna kłóci się ze mną, że to nie pszczoły, tylko mrówki są najbardziej pracowite. Też mi coś. No, bo ona nie lubi ani pszczół, ani miodu. No, pewnie dlatego, że kiedyś ją jedna urządliła. No, ale gdyby tak nie wrzeszczała, nie wymachiwała rękami, no to nic by się nie stało. A tak, biedna pszczoła była śmiertelnie przerażona. No i stało się. No, jest takie przysłowie. Nie dokuczaj pszczole, bo żądłem ukole. No, mrówki może i są pracowite, no ale nie dają miodu, tylko znoszą do mrowiska wszystko, co tylko znajdą, do jedzenia i do budowania. Pszczoły to co innego, dają miód. No, jest takie przysłowie, tu. Gdy chłód i słota, miód jest na wagę złota. Oczywiście, ale znalazłam też inne przysłowia dla was. O, na przykład tutaj. Kto ma pszczoły, ten ma świat wesoły. Ciekawe, czy to chodzi o to, że miód jest po prostu słodki i wtedy robi się tak wesoło. Albo tu, wielkie mozoły, nim miód zniosą pszczoły. A, właśnie. Tutaj chodzi o to, że trzeba się bardzo napracować. Pszczółki muszą pracować i pracować, pracować, żeby potem był miodek, no. Albo co tu jeszcze? Tu. Pracowita pszczoła i z gorzkiego ziela miód zbiera. To oczywiście dotyczy słynnej pracowitości pszczół. O, i tam jeszcze. Kto? Kto miód łyka, jak koń bryka? To oczywiście chodzi o zdrowie, bo mówi się zdrowy jak koń. I tak, tak. Ale o, tu jeszcze. Kto w ul dmuchnie, temu... gęba spuchnie. Aha, to z dedykacją dla Rozmaryny, bo trzeba oczywiście być bardzo ostrożnym, kiedy się podchodzi do pszczółek. A pszczelarze to mają nawet odpowiednie stroje do tego, prawda? Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że w Polsce jest około 460 gatunków pszczół, ale miód mamy tylko dzięki jednej, dzięki pszczole miodnej. Tak, ona się tak pięknie nazywa Apis mellifera. No jak jakaś artystka operowa. A to jest jej nazwa w języku łacińskim, bo dawno temu tym językiem posługiwali się w Europie wszyscy uczeni, żeby łatwo się było porozumiewać. No, dlatego wszystkie gatunki nazw zwierząt właśnie w tym języku nazywali. Łacina była pierwszym językiem międzynarodowym, no, tak jak dzisiaj nim jest angielski. Językiem nazw w medycynie i biologii łacina jest do dzisiaj. No, to taka ciekawostka dla was, bo wiecie, że ja bardzo lubię ciekawostki. A wy, kochani, możecie sprawdzić, jak jest na przykład, pies albo kot po łacinie. No, tak żeby po prostu wiedzieć, kogoś zaskoczyć. Ale wracając do pszczół. Pszczoły tworzą roje i mieszkają w ulach, takich jak te.
ule to takie małe domki. Niektóre są naprawdę przepiękne, rzeźbione, kolorowe. Z daleka wyglądają jak takie mini osiedla kolorowych domków. Ale pszczółki mogą też mieszkać w barciach albo dziuplach. No, na pewno wiecie, co to dziupla. To taka dziura w pniu drzewa. A barć, no to coś podobnego. To też taka dziura, taka dziupla, ale specjalnie poszerzona albo od nowa wydrążona w drzewie. Najważniejsza w roju jest królowa matka. Tak, ule możemy schować. O, tak. I ta królowa matka jest najważniejsza, bo ona składa jajeczka, z których potem wyklują się nowe pszczółki. Tak, ale oprócz królowej są w ulu robotnice i trutnie. A trutnie to pszczółki panowie. O, każdy ma swoje zadanie do wykonania. Młode robotnice sprzątają, opiekują się jajeczkami, larwami. A gdy podrosną, stają się zbieraczkami i wylatują wtedy z ula, aby zebrać produkty do produkcji miodu. No i najważniejsze jest to, żeby pszczoły miały dostęp do tych produktów specjalnych, które przynoszą do ula. No a pewnie chcecie wiedzieć, co to za produkty takie ważne. No to już wam mówię. Pierwszy produkt to nektar, który pszczółka zbiera z kwiatów. Do nektaru mamy taki dodatek w postaci maleńkich pyłków kwiatowych. Jak bajkowo to brzmi. Z nektaru powstają miody nektarowe. Drugi produkt to spać. To są takie krople, które pszczoła zbiera z igieł drzew iglastych lub liści drzew liściastych. A ze spadzi mamy miody... No nie, niespadnięte. No bo oczywiście, że niespadnięte, tylko spadziowe, miody spadziowe. No stąd właśnie pochodzą różne nazwy miodów. Na przykład popularny miód rzepakowy powstaje z kwiatów rzepaku, z nektaru kwiatów rzepaku. A miód akacjowy z nektaru kwiatów akacji. A jak znajdziemy miód spadziowy, to na słoiku będzie napisane, z jakiej spadzi powstał. Z sosny, jodły czy na przykład klonu. Dzień dobry, moi kochani. Nazywam się Miłosz Michalski i jestem pszczelarzem zawodowym od wielu lat. Moja rodzina ponad 70 lat zajmuje się pszczelarstwem. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o miodach, o pszczelarstwie. To jest ul. Pszczoły, które wracają z pożytku, często wlatują tym wylotkiem, zamieszkują na ramkach. To jest ramka. Aby powstała ramka, musimy wkleić węzę pszczelom, którą pszczoły odbudowują, pokrywając komórkami pszczelimi. Kiedy już są takie komóreczki odbudowane, pszczoły zaczynają do nich nosić miód. Kiedy już jest pełna ramka miodu i pszczoły uznają, że on już jest dojrzały i w pełni zdatny do spożycia, zaczynają pokrywać go taką cieniutką warstwą wosku. Pszczelarz, aby odzyskać miód, nadmiar miodu, który zgromadziły pszczoły, musi usunąć takim widelcem ten wosk po całości, a następnie taką ramkę wkłada do specjalnej maszyny, która nazywa się miodarką. Dzięki niej znacząco ułatwiło się życie pszczelarzy. Pozwoliła ona nam uzyskiwać dużą większą ilość miodu mniejszym nakładem pracy. To są ramki. W tych ramkach wszystkich znajduje się miód. Kiedy maszyna powoli obraca się, miód wylatuje na ścianki miodarki i spływa do wiadra. Kiedy wiadro już jest pełne, możemy je przelać do beczki przez sito. Miód jest czysty i trafia do was najwyższej jakości. Moi drodzy, często słyszycie o różnych rodzajach miodów. Tutaj akurat mamy miód rzepakowy, który jest jasnej barwy, jest bardzo delikatny i uwielbiany przez małe dzieci. Zobaczcie, miody różnią się kolorami.
bo pochodzą z różnych roślin. Tu jest miód lipowy, tu jest miód nawłociowy, a to jest wielokwiat, domieszką drzew liściastych. Nie wszyscy z nas są amatorami miodów, natomiast w okresie pandemii i koronawirusa bardzo wskazane jest, abyśmy jedli te miody, gdyż dostarczają one nam dużo witamin, mikroelementów, substancji odżywczych. Zobaczcie, ten miód jest bardzo delikatny, ten jest nieco kwaskowy, ten jest ostry, a ten, słuchajcie, jest rewelacyjny na przeziębienia. A dla waszych rodziców jeszcze garść informacji. To jest pierzga pszczela. My popularnie jako pszczelarze nazywamy to chleb pszczeli. Tym żywią się pszczoły jesienią oraz zimą. Cały rok odżywiane są tym matka oraz larwy. Jest to kompleks witamin, mikroelementów, czyli silnie odżywiają nasze zdrowie i polepszają kondycję naszego ciała. A teraz chciałbym wam pokazać coś innego. Coś, co ubóstwiają wszelkie dzieci w przedszkolach i w szkołach w klasach młodszych. Strój pszczelarza. Do jego prezentacji poprosiłem mojego syna Marcela. Jest to bluza ze specjalnym kapeluszem, dzięki którym pszczoły nie mają możliwości wejścia i dostania się do mnie. Jest ona zapinana na suwak. A tu jest specjalny kapelusz, przez który ja świetnie obserwuję pracę pszczół, a pszczoły nie utrudniają mi pracy przy nim. Dłuto pszczelarskie i pędzel pszczelarski. Pędzel jest i dłuto są nieodzownymi atrybutami pszczelarza. Dzięki nim z ula w łatwy sposób mogę wydobyć ramkę, kiedy pszczoły ją obsiadają, mogę w delikatny sposób je zgonić. Marcel jeszcze nie wie, kim zostanie w przyszłości, natomiast chętnie pomaga mi przy pszczołach. Razem praca nam idzie dużo lepiej. Pozdrawiam was wszystkich, życzę smacznego i pamiętajcie, miody są zdrowe. Ktoś może powiedzieć, jak rozmaryna, że miód nie jest tam do niczego potrzebny. Ha, bez miodu pewnie można się obejść, ale jest inna ważna przyczyna bardzo, żeby dbać o pszczoły. Posłuchajcie, gdy one ciężko pracują, to przy okazji zapylają rośliny, czyli rozsypują i przenoszą pyłki, aby dana roślina przyniosła plon. Tak, zapylanie to bez wątpienia najcenniejsza praca wykonywana dla człowieka przez te małe, malusieńkie, pracowite owady. No i jeżeli pszczółki nie przylecą, to plon będzie bardzo niski i znacznie gorszej jakości. No i chyba o to panu Albertowi Einsteinowi po prostu chodziło, że stopniowo zacznie brakować nam jedzenia. No. Chyba, że będziemy, zaraz wam pokażę, o, spójrzcie, mam pędzel. Chyba, że będziemy chodzić po sadach, polach i ręcznie za pomocą takich pędzelków zapylać rośliny. O, trochę tu, trochę tam, przeniesiemy tu, pyłek. O, ale, kochani, ale dlaczego wy się śmiejecie? To wcale nie jest żaden żart. Bo jest taka książka, której akcja dzieje się w przyszłości. Tak! I w tej przyszłości, właśnie w tej książce jest historia, że pszczoły wyginęły. I tysiące pracowników tym się właśnie zajmuje, taką pracą, czyli ręcznym zapylaniem roślinek. No, można powiedzieć, że ta książka to taka fantastyka naukowa. Czyli mówiąc po angielsku, science fiction. Tak, science fiction. No, oprócz tego książek tego typu są na przykład znane filmy. No tak, na pewno widzieliście ich wiele. Wszystkie te kosmiczne przygody o superbohaterach, transformersach, jakichś właśnie na przykład robotach. No to właśnie takie science fiction.
O, takie utwory najczęściej opisują wydarzenia umiejscowione w przyszłości i opierają się na przypuszczeniach związanych z rozwojem nauki i techniki. Ale przewidują też różne zachowania ludzi. A wiecie, co jest ciekawe, najciekawsze? Że wiele takich książek i filmów, które powstało dawno temu i różne pomysły tam przedstawione, rzeczywiście istnieją lub się po prostu sprawdziły. To naprawdę daje do myślenia. No nie uważacie? No dlatego właśnie, kochani, mam do was prośbę. Naprawdę dbajmy o pszczoły. Pomyślcie, co możecie zrobić, żeby im pomóc. Wiem, że na przykład niektórzy to sadzą kwiatki, które pszczoły lubią, tak? Albo, o, słyszałam też o takim przypadku, że ktoś osłabioną pszczółkę wzmocnił kroplą miodu. Albo wystawił taką małą łyżeczkę z kroplą wody z cukrem. No, na pewno są jeszcze jakieś inne sposoby. Kochani, zaglądamy w internet, szukamy sposobów na pomoc pszczółkom, tak? No, a ja muszę jeszcze jedną sprawę, dowiedzieć się jednej sprawy, bo muszę się dowiedzieć, czy coś jeszcze oprócz miodu produkują te pracusie. No muszę mieć jakieś argumenty dla rozmaryny, żeby ją przekonać o tym, jak pszczoły są ważne. Tak, idę szukać i wy też poszukajcie. Pa! Kochani, bardzo mi wesoło, ponieważ chciałam was zaprosić, żebyście oglądali nas na komputerach, w telewizji, w internecie, no wszędzie, gdzie się da, kochani, szukajcie nas, ponieważ mamy dla was mnóstwo wspaniałych, ciekawych informacji i można też się pośmiać. No dobrze, już dobrze, Waleriano, się uspokój, bo będzie wstyd, no uspokój się. Jeszcze kilka miesięcy temu świat, który znaliśmy, był najpewniejszą rzeczą pod słońcem. Niektórzy z nas byli przekonani, że wiele rzeczy można odłożyć w czasie. Babciu, zadzwonię później, dobra? Mieliśmy wszystko w zasięgu ręki. A przecież nie zawsze wiedzieliśmy, co tak naprawdę jest ważne. Rok 2020 postanowił jednak nas zaskoczyć. Koronawirus stworzył zagrożenie, którego się nie spodziewaliśmy. Liczba osób zakażonych wciąż wzrasta. Wciąż nie wiadomo, jakie będą długotrwałe skutki zagrożenia gospodarki. Rzeczywistość, w jakiej obudziliśmy się z początkiem wiosny 2020 roku, różniła się od tej dobrze nam znanej. Nie wiedzieliśmy, co robić. Zaczęliśmy się bać. Najbardziej narażone są osoby starsze i schorowane. Ale tu na Kujawach i Pomorzu nie poddajemy się bez walki. Dzisiaj pokażę wam, jak w domowych warunkach odżywić swoje włosy. Odkryliśmy, jak wiele talentów możemy ofiarować innym. Wykorzystaliśmy szanse, jakie dają środki europejskie. A nowych rzeczy uczymy się przecież nie tylko wywołani do tablicy. Chociaż dzieli nas dystans, możemy być blisko siebie. Jak wiadomo,
jeśli nie da się drzwiami. Babcia, już jestem. To spróbujemy oknem. W Kujawsko-Pomorskim poprzez solidarną współpracę i dzięki funduszom z Unii Europejskiej aktywnie zwalczamy negatywne skutki pandemii. Stawką jest odpowiedzialność za siebie i innych ludzi. Bo przecież najlepiej działamy, gdy działamy razem.